za mały przystanek na wsi, żeby świeżym powietrzem pooddychać. Wcześniej morskim, teraz wiejskim, leśnym. Potem spadamy do domu. Taki namiot to jest ekstra sprawa. Nie tylko na plażę. Teraz jesteśmy na wsi. Jak słychać i widać. I sprawdzam się doskonale na pikniku z bobasem. Dzień jest trochę pochmurny, ale to nic nie szkodzi, bo on jest też bardzo fajnie, może nie wiatroszczelny, ale wiatrołapny, więc sobie tam wchodzimy, wychodzimy, trawa nam szeleści pod spodem, także jest super. I mamy akurat ten taki tunelowy długi i uważam, że on daje troszeczkę więcej zabezpieczenia niż ten taki poprzeczny, który ma wejście jakby z tej strony, nie? No i mamy dużo przewiewu, także jesteśmy na świeżym powietrzu, ale i tak ściągamy buty i tam tłuczemy trawę. I jeszcze zrobiłam na nim całkiem dobrego deala, bo one około 60 zł kosztują normalnie, a my kupiłyśmy go za 25. Tyle tylko, że nie udało się go zabrać do Włoch, ponieważ się nie mieścił do walizki. To znaczy wagowo by wszedł jakoś jeszcze, ale by miał za szeroką średnicę. Za dużą średnicę. Ej, słuchajcie, jest hit. Kiedy mnie nie było, przyszły naklejki na paznokcie z wiadomo jakiej chińskiej strony i czyżby się oni robili eko? Kartonowe opakowanie, znaczy koperta, a nie foliowa. Wow. Tylko mnie jak w koło brzegu. W tygodniowej przerwie będzie dzisiaj turbo trening, trochę taneczny, do tego LMS. Może tym razem nie zapomnimy, że trzeba jeszcze zrobić stretching, zanim się pójdzie do spa. Więc będzie wycisk, a jeszcze teraz power walk z wózkiem i wnoszenie ciężarów na piętro. Ostatnio ulubione danie mojego dziecka, które nie jest wiadomo, maszt, no wiecie, nie jest papką, to makaron, więc tym razem robimy sos pomidorowy, taki o, z indykiem. Ja wiem, gotuje się, zaraz będzie gotowe. Z makaronem takim świderkowym, bo jeżeli już jeść makaron, to niech on będzie chociaż możliwie najbardziej wartościowy. Ten jest bodajże żytni, z tymiankiem. I pełnoziarnisty żytni z rozmarynem. Klip Don Opeya and Friends dzisiaj wchodzi na tapetę. Biorę bobasa, bo niani nie ma ani babci, więc idzie z nami się przejść i zobaczyć klimaty nagrywkowe. Tak właśnie. Potańczyły, pochodziły, pozowały. Jakbyście się zastanawiali, bo bas był z nami, więc dlatego trochę jestem, trochę nie, bo był lekki marud. Pogoda nam dopisała wręcz aż za bardzo, bo słońce nam przygrzało, a my wszystkie w długich spodniach, w bluzach, w kurtkach. Taki wiecie, dla stylowy, na streetwear, nie? Streetwear, a nie, że faktycznie, żeby się dogrzać. Więc trochę nas wygrzało i spadamy na spacerek. Rozumiecie? Taka sytuacja. I przybywa coraz więcej. Na szczęście mamy ich tylko 200. Forma po dentyście jest taka sobie.
Ale jest sobota, więc trzeba się zabrać na trening. Nie mogę ruszać buzią. Bau. Idziemy właśnie do Playspota w Katowicach, ale to nie Alece. Się, jak trzeba być wysokim, żeby sięgnąć do tych skrzydełek. Bo na toalecie trzeba stanąć. Właśnie mamy serię czytania książeczek. Jakby ktoś się zastanawiał, jakie konkretnie wybieramy, o czekaj, bo was nie pokazuj się, to są to takie, które mają jakieś ciekawe elementy. I oczywiście są po angielsku. Na przykład ta o robaczkach uczy liczyć od 1 do 10, w zasadzie od 10 do 1. I za każdym razem tutaj takie wystające i w dziurkach robaczki. Spotykają jakiegoś przyjaciela, jakieś inne zwierzątko i za każdym razem jedno zwierzątko zostaje, tak? Jedno zwierzątko, jeden robaczek zostaje i jest za każdym razem tych robaczków o jednego mniej, a do tego jest fajna rymowanka. Także TK Maxx jest królem, jeżeli chodzi o takie fajne księżeczki anglojęzyczne. Co tu się odtentegowuje? Będzie ciasto bananowe, mówię bardzo szybko, mam dojrzałe banany, bardzo dobrej jakości masło orzechowe, takie z wyższej półki, maliny, olej kokosowy, tam będą jeszcze proszki do pieczenia i tak dalej, bo was rzucił puzzle i do tego wchodzą jeszcze wiejskie boróweczki. Jak w dość ciepłe dni położycie olej kokosowy tak, to tak to się kończy. Ekstra. W międzyczasie w Bobobrudniku wydarzyło się to, wzięło się stąd. I to będą takie babeczki Bobas Friendly, ponieważ nie dorzucam do nich tym razem żadnych orzechów takich w całości. Jest tylko masło orzechowe, które Bobas już sobie pałaszuje. Więc są tu tylko owoce, pełnoziarnista mąka, olej kokosowy, masło orzechowe i banany, które też są owocami, ale one raczej tutaj pełnią funkcję, jajek i cynamon, nie? Także takie sobie będzie Bobas kosztował babeczki, o ile posmakują. Nie czujemy się najlepiej, co Bobas? Mamy jakąś gorączkę, może odząbkową, może trzydniową, może nie wiadomo jaką. Także walczymy z nią, piekąc ciastka, tak? Ciastka są zawsze dobre na samopoczucie, nie?
Grzybobaz jest trochę not in the best shape. I mami też, bo mami ma problemy z plecami, więc te tańce to tak średnio ostatnio mają rację bytu. No make-up day. Ale co, siedzimy. I tak nie ma pogody, więc nie goni nas spacer, nie? Pogoda nas nie wypycha, żeby z niej skorzystać. Czekamy na powrót pogody i prawdziwego lata, więc na razie sobie przechorujemy, już będzie spokoj, wrócimy, tak? Idziemy się przytulać. Właściwie wszystko, co powiedziałam, się nie nagrało, ale to nie szkodzi. To kolejna z książeczek anglojęzycznych, które zdobyliśmy w TK Maxie. Mamy tutaj historyjkę rymowaną o owadach przez kilka stron i mamy puzzle, które Bobas sobie tutaj z tymi owadami wyciąga. Z drugiej strony są obrazki. I te obrazki, tutaj już mamy resztę wyjętą, muszę powkładać, bo się bawiliśmy. I te obrazki układamy drugą stroną, żeby powstała jakby ta cała historyjka, bo tutaj są te wszystkie owady i ta cała historia jakby pokazana na obrazku. Tam się bawią i chichrają. Także bardzo fajna rzecz. Na ten moment tylko wyciąga mój maluch te obrazki i jakby te puzzle i podaje mi lub rzuca na podłogę, ale jak będzie starsza, to będziemy razem tą historyjkę układać. Taka dzisiaj jest sobotnia Barbie z targu. Londyna jest, może być. Ćwiczymy Beyoncé, fantastyczną choreografię do nagrywki, która nie powiem. Nawet buciki są princeskowe. Macie ten motyw. Bardzo ważne i potrzebne rzeczy w życiu. Soki wyciskane NFC i płytki podłogowe. Trochę się boję tak jechać. U, jeszcze torba z Divine'a. Już nie masz gdzie być torbą, bądź gdziekolwiek. Uija, gorąco. Wróciła do nas fantastyczna pogoda, ale taka fantastycznie gorąca. Zobaczymy, jak długo się utrzyma. W sumie nie mam nic przeciwko temu. O, sorry, gdzie jesteście? Nie mam już przeciwko temu, żeby był upał, brak upału, upał, brak upału, bo jak dla mnie to jest pogoda umiarkowana i może nie, żeby były jakieś duże skoki temperatur i tak dalej, ale niech ta pogoda się trochę zmienia, raz człowiek ma wytchnienie, a raz się popiecze, poopala i tak dalej. Wracam do domu z treningu i lecimy dalej z tym dniem. Jadę ostrożnie, powiem wam, bez kitu, nie? To swoje waży.